Lena zepsuła ledy. Nie. Zepsuły się. Jeszcze później to zobaczymy. Cześć. Kupimy nowe. Dobra, idziemy rozstawiać sprzęt. I słuchajcie, widzę. A nie zasunę, bo światło. Teraz zajmę się tam ja. Tam też światło, tu musisz. Teraz zajmę się ja samym robieniem stanowiska. Czyli Boże rzeczy mniej więcej. A te to wszystko muszę gdzieś szukać. Stówki. Więc, no nie, no moje stópki, dobra, tego nie macie moich stópek, no całe szczęście. A jak ci się świeci koszulka? No bo to jest neon. Dobra, i uwaga, od czego ja zacznę? Zacznę od podkładeczki, od... ale wytrzyjmy ją! Tak wiem, wyciągnij z kosza to. Patrzcie. Od Mad Doga, bardzo do... No Ola! Nie, mi zawsze coś spada. Jest to bardzo dobra podkładka, super, ma piękny czerwony hard. A tu z boku będzie to? Otóż nie. To może najpierw laptop? Perfekto. Jezus. Pierwsza rzecz, widzowie, która nie niszczy Leny stanowisko, o, mimo że jest bardzo użyteczna, jest to podkładka. Mamy laptop Acer. Co z podkładką? Zaraz, to na spokojnie. A wtedy będzie mi się nagrywało. To Lena musi zmienić na Valoranta. Tak, muszę. Bo Roblox to już nie moja ulubiona gra. Dobra. Patrzcie. A to, i to jest mój Valorant. Jak mu... Słucham? Mam zmontować, czy to jest Valorant? No, a nie. Tu. Bo ja mam tu Valorant. I uwaga. Tylko musisz nagrać dobrze. Już teraz może ja troszkę. Dobra. Uwaga. Krypton 550, którego trzeba umyć. Gdzie on? Tu jest. Nie 550, tylko 770. Peny, no. No już wystarczy chyba. No i dobra. Proszę. Jezu, myślałem, że to mój komputer. I teraz... Nie, teraz mi powiedz, jak podłączyć myszkę, żeby kable nie były złe. Bo to jest ważne. No, kombinuj. Jeszcze raz musisz przejechać. Nie. Potrzymaj. Nie! Nie tak, Lena, tyłem. Ale ja tu nie mogę, bo tu oczywiście, mam... Oczywiście. Tu mam, ale... Ale to jest to samo USB, Lena. Ale ja mam i uwaga, to. Widzowie. Ja mam to! Ale to jest to samo. Tu. Ale jest z drugiej strony, jak to wyjmę? No dobra, no widzowie, to jednak z tamtej strony, więc włącz tak jak było. No. Nie tak, nie przez komputer. Za komputer. No jest za komputer. To dawaj za komputer, okej. Okay. No jest. I teraz widzowie. Tylko jakbym mógł to... Uwaga, jak to... przepraszam. Na razie wygląda to w ten sposób. I teraz Lena pójdzie po najważniejszą rzecz, którą macie odcinek z niej. To jest na razie nieważne, widzowie. Idź po główny gwóźdź programu. Dobra. Tak jest. Lena idzie po główny gwóźdź programu. Trochę trójka. O, już. Jest i ona. Uwaga, widzowie, przejściówka. Nie mogę, widzowie, zrobić przejściówki, bo mi się telefon zepsuł. Dobra. I jak położysz teraz ją? Oczywiście Lena musisz położyć na podkładce, specjalnie jej tak zrobiłem. Teraz pytacie, czemu kupiliśmy klawiaturę do laptopa? Bo tak. Bo tu ma takie... Bo tak będzie się lepiej grało. Tak. Chyba to. Pierwsze odpakowanie z tego drucika jakby. Ile pecopa. No. Dobra, uwaga. I oczywiście wiesz jak. Okej. Czekaj, muszę to schować.
teraz przejściówka. Aga. Jest i ona, nowa klawiaturka Leny, lecz trzeba zrobić jedną rzecz. Uwaga. I okej. Yes. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że będzie się na kolejnej se. Nie możesz. Gram Valorantem. I tak widzowie świeci ta klawiatura. Pięknie, moim zdaniem. Elena, jak ci się podoba? Boże, ty powinieneś powiedzieć, jak się świeci. Moim zdaniem jest pięknie. Dobrze, dobrze. I nie wiem, czy to działa, chyba nie. Chociaż poczekaj, wiesz jak. Nie tak. Dobra, Lena niestety nie ma zmienianych, ale ma wyłącz, nie? No, Valorant. I wiecie, jaki jest problem jej komputera, laptopa? Że ma mały monitor. Ale przeżyjecie. Więc dziękuję za dzisiejszy odcinek o tej klawiaturce. Mam nadzieję, że wam się podobało. I jej się podoba chyba ta klawiaturka. Pięknie. Idealnie. Nie muszę robić tak. Tam jeszcze pudełeczko sobie zostawiła ładnie. To ty zostawił. Wiem. Dobra, włączaj komputer. Siema! Testy tej klawiatury zobaczycie. No może nie zobaczycie. Dzisiaj zobaczycie. Ale zobaczymy, jak Lena będzie nią grała. Musi się na pewno w deathmatchach nauczyć. O, zrobię ten film, co miała. Muszę się rozgrzać. Rozgrzać się musi, no. Więc ja idę włączę. Ja idę nagrywać swój mikrofonik. A ja też chciałam. A dobra, ja się dobrze. Chodź. A ona idzie grać w Valorant.